No hej, hej, witam was serdecznie, moi kochani, tutaj Hanta znowu i znowu kolejny odcinek Agents of Mayhem. Dzisiaj, myślę, odblokujemy sobie kolejnego agenta i już wiem, którego, ale najpierw pokażę wam ciekawostkę, którą teraz przed chwilą dosłownie odkryłem. Jak wiecie, zazwyczaj gry w ustawieniach, kurczę, graficznych gier mamy oczywiście rozdzielczość, klatki i tak dalej. I mamy zawsze wybranie opcji, czy chcemy grać w oknie, czy grać na pełnym ekranie. I od paru lat jest też opcja tak zwana borderless, czyli ta jakby gra w okienku, ale bez ramki i to są różne takie komplikacje z tym. Czasem się to przydaje, czasem to szkodzi. Szkodzi w ten sposób, że zazwyczaj komputer więcej musi pamięci pożreć na to. I popatrzcie, co zrobili właściwie pewnie nie twórcy, co raczej tłumacze polskiej lokalizacji tej gry. Jest opcja w oknie, jest opcja pełny ekran, jest druga opcja pełny ekran. To jest faktycznie pełny ekran, a to jest borderless. W ogóle borderless, zobaczcie, że ma dużo mniej opcji. Dlatego mnie to dziwiło, że ostatnio przecież w synchronizacji pionowej sobie zrobiłem podwójne buforowanie zamiast potrójnego i to dało dużo. A kurczę, nagle tego nie było ostatnio. I się zastanawiałem, o ciul chodzi. No to już odkryłem. Dobra, pierwsze co, poślemy sobie kogoś tam. Odblokuj region. Mamy kolejny region, tak? Klucz regionu. Azja Wschodnia, Azja Południowa, Oceania. Tutaj mieliśmy ten, kogoś do tego. Dobra, odblokujmy sobie na razie. Ukończ cały region w konflikcie globalnym. Zdobyć klucz regionu. A gdzie mam? Wymagania 1. A gdzie mam pokazany, ile mam kluczy? Gotówka. Aha, nie mam, tak? Czyli inaczej, pokaż region tu. Dobra, to tu mamy ukończone w tej peju. Twój agent znalazł zlecenie, przyjmij kontrakt. Przemysłaną maksymalną liczbę agent. A, dobra, wiem, o co chodzi. No dobra, trudno, czyli ja posłałem tego agenta na koniec, no pod koniec poprzedniego odcinka, czy tam jak sobie grałem już po odcinku, natomiast czas w grze jest zatrzymany. Myślałem, że jak gra jest wyłączona, to czas leci, ale niestety nie. Nagrody. Przyjmij kontrakt. Dostępne są nowe kontrakty. To miejsce zostało w pełni zinfiltrowane. Aha, czyli później musimy sobie jeszcze odbierać te rzeczy. Czyli nagrody dopiero teraz odebraliśmy. No dobra. Natomiast ja bym sobie, słuchajcie, chciał dzisiaj zrobić tą operację Dobroglina, Bodglina. Właśnie, żeby odblokować Johnego Gata. Johnny, tak chyba się nazywał. I zostaniemy na razie tym teamem, który mamy, czyli Yeti. To jest właściwie Fairy Yeti. Śmiesznie zresztą wygląda. Kurwa, Sabrina, nastoletnia czarownica. Nie, akurat to jest ta rama, która rozczylo. I no i oczywiście nasz młodziaszek. Ukończone śledztwo, pokażmy sobie tutaj. Pokaż region, czyli tak, tutaj sobie to bierzemy. A i dajmy sobie tutaj w takim razie, kogo możemy posłać. A może... Właśnie, on jest od Oceanii, tu jest Afryka Zachodnia, Ameryka Południowa. Dobra, dajmy ją i tyle. Czyli na razie mamy posłane. Szkoda, że tylko jedną osobę możemy posłać, no ale już trudno. Natomiast damy sobie teraz to... Technologia, Jesus. Dobra, chcemy jego. Odblokujmy sobie go, skoro to jest, wiecie, postać w sumie z DLC, które mam od początku, no to warto jednak mieć. Dobra, wybierz agentów, tu coś mamy. Nowe. Aha, że on ma coś tam. A, ciul, walić to. Używamy oczywiście tych. Ciśniemy. Fajnie, już mamy trzy postacie. Właściwie Rama za chwilę też będzie miała 10 poziom, też będzie miała kolejną specjalizację. Także warto, myślę, nową osobę do naszego teamu zaciągnąć. Też patrzyłem tam po statystykach agencji i faktycznie mamy jednego z tych. Pomimo tego, że ten młotnir de facto uciekł, to mamy go zaliczonego jako, wiecie, jako postać, którą już pokonaliśmy. Czy tam jakoś coś tam nazywało. No że tych mniejszych bossów, jeden z pięciu jest pokonany. Przypuszczam, że tym piątym właściwie będzie ten cały Babilon, ale to zobaczymy. Okej, super, w końcu mamy jakieś nowe miejsce do spawnowania się. I tam mamy misję, tak? Zobaczmy tylko, czy nie ma tutaj coś do... O! Siema! Zobaczę tylko, wiecie, czy nie ma tu jakiejś skrzynki, czy coś w okolicy. Co mi tam pokazywało? A teraz już nic. Chyba tyle. Nic tu mi nie pokazuje. To weźmiemy sobie gdzieś samochód jakiś. No to idźmy tu. Halo, trzeba było podjechać po mnie.
skórkę mamy nadaną tutaj na ten samochodzik pierwszy, tylko nie wiem dlaczego on jest generalnie, powinien być zmieniony. No, mniejsza z tym. O, pięknie przywaliłem. Dobra, to będzie tu. Dzięki, dzięki. No i tutaj mamy... Dobra, oczywiście na początku i tak naszym teamem będziemy sterować, dopiero później tą postacią. Seul, o. Imagine the worst night of your life, playing on loop. One night your soul's finest, serving and protecting the people. Okay. Next thing you know, Joe Shitbag and his merry band of fuckwits show up. So you do your job. Mm-hmm. And then of course, your job gets harder. They send in Joe Shitbag's big brother. And maybe you get a little too enthusiastic. Because maybe you don't understand just how flammable dark matter is. And poof. A year of your life goes up in smoke. Okay. You wake up to find they've replaced you with a machine. Ooh. Some call it progress. I call it bullshit. Good to know there's people out there who agree with me. Now I'm locked, loaded, and ready for revenge. You know. Just as soon as they take out my catheter. Ja przyda. Yeah! No to mamy Gata. Tylko, że wiecie, jest jeszcze pewna w roli głównej Gat. Świetnie, specjalny odcinek. To jest AOM, to jest... AOM to jest Agents of Mayhem, czyli to jakby odcinki tej gry. No, ale mniejsza z tym. W każdym razie jest przecież gra Saints Row Got Out of Hell i właśnie się zastanawiam, czy zajebiście wygląda. Get your ass in gear. We got a crime already in progress. Kuźwa, jaki karab... Oh shit, all right. Dobra, zajebiste. Remember, I don't work for you. I work for Persephone. And the only reason I'm doing this is because someone owes someone a favor. Yeah, and that means, at least for the time being, you do work for me. So let's quit the guff, huh? Can I ask what this is about? KW Robotics is introducing their newest prototype, RookieBot. Okay... RookieBot features an artificial neural network that learns by observing. RookieBot is currently observing you. Hi, Mr. Gat. Great. My two least favorite things. Partners and machines. A teraz mamy partnerkę maszyny, tak? By observing you, RookieBot will be able to add a human touch to Soul Metro. Or maybe you just hire some humans. No, też by się wam przydało. Ha, ha. Are you joking? Are emotional. Just play ball with me here, okay? Nie wiem, czy to kwestia tego, że zaimplementowali mu taki język, bo mówi całkiem, wiecie, tak ludzko, pomimo tego, że śmiech miał dosyć robotyczny. I po prostu się zastanawiam, czy wiecie, czy to, co było, wiecie, w tym piekle, wszystko, co się działo, czy to nie ma związek coś, nie ma jakiegoś związku z tym całym byciem w śpiączce. No nie wiem, nie grałem w żadną część Saints Row, również w Got Out of Hell, więc ciężko mi powiedzieć, ale tam już widzę. Okej, okay, dobrze, mamy przeskoki. Mamy tutaj kryształ, to sobie go weźmiemy, ale myślałem, że wiecie... O, tam widzę jeszcze następny. Myślałem, że wiecie, że będziemy najpierw tym naszym teamem coś tam robić, ale widzę, że tutaj postanowili, jako że jest to postać DLC, to zrobić zupełnie coś innego. No i trochę mnie to cieszy, że sobie nim pogramy. Już od początku, dobra. Okej, okay, to jest ten Gaunt. To jest ten gość, którego widzieliśmy. On będzie kolejnym jakimś tam przeciwnikiem w grze. Nie wiem, czy następnym po tym młotnirze, możliwe, że tak. Dobra, idźmy tam w końcu. Bo nie dojdziemy tam nigdy. Okej. Okay. Powolniacha. Gat używa potężnej strzelby, która zadaje wysokie obrażenie i ma średni zasięg. What am I looking for? Waste control ordinance violation. Some scuzzbucket failed to dispose of food waste in a standard 10-liter plastic bag. Świetnie. Appears the perpetrator has fled the scene of the crime. I ain't worried about that. In case you haven't noticed, I'm dealing with Legion at the moment. No i zajebiście. W końcu coś przylazło.
kurde, duże te obrażenia to sieje, to fajnie. To bardzo miło, bo muszę całą strzałę u ramy załadować. No tutaj mamy w sumie gościnna strzała i chyba zasięg nie jest taki zły. A, proszę bardzo. What am I supposed to do when I get there? It's not like I'm carrying a ticket book. Not even a cop anymore. You'll wait for the perp to return to his car. Then you'll approach him about his parking violation. Then, you know the script. He'll say, come on, buddy, how about giving a guy a break? You'll say, hey, pal, I'm just trying to do my job here. Then he'll call you a fascist or a loser or a soulless sack of shit. Okay, okay, super. I think I get it. Świetnie, tłumaczę jak to będzie wszystko przebiegać, tylko kurwa, po co? O, ktoś mnie właśnie ściga, czy szczylał ktoś do mnie. Dobrze, że nam nie wlepiają mandatów za jazdę tutaj po mieście, bo stwarzamy naprawdę realne zagrożenie dla mieszkańców tego miasta. A kurde. Fuck. Jest i tutaj gnojek. Ale nie mam czasu go ścigać w tym momencie. Dobra, co tym razem? Umiejętność specjalna z rozmachem. Swoim pistoletem maszynowym Gat zadaje wysokie obrażenia na obszarze przed sobą. Aha, okej. Okay. Violation of Article 32, subparagraph 4. Yeah, yeah, yeah. Well, Legion is here too. Okej. Okay. To się potężne obrażenia, cholera jasna. To trzeba przeodowywać, ale to pewnie też się da załatwić w jakiś sposób później. No kurwa. Panie, to sprząta pięknie po prostu. Dokładnie. Skoro zajmuje miejsce, to trzeba go wysadzić. To na pewno rozwiąże nasz problem. Maybe I am. You have problems with me. Go crying to HR later. Right now, I need you to do your job. Dobra, dobra. What do we got next? Check forgery? No. Public urination. Of course. Sikanie w miejscu publicznym, naprawdę. Dobra, no to nic, czekajcie. Czy ja tam widzę jakiś punkt do tego? Ukończono śledztwo. Konflikt globalny. Aha, tam się ukończyło. Ja to widziałem coś w pobliżu. O właśnie, tam. To jest chyba punkt do teleportowania się. O, świetnie, że się podciągnął, ale mam wrażenie, że... A nie, ma potrójny skok. No to dziwne. W każdym razie tam muszę się jakoś na górę dostać. Spróbujemy może tędy po mniejszych domkach, bo te skoki nie ma tych skoków zbyt dużych, ale fajne jest to, że się może podciągnąć w miarę. O właśnie. I to będzie chyba kolejny punkt do teleportowania się. Czyż nie? Teleportacja do miasta, ukończona aktywność. Zajebiście. Ale w powietrzu nie mogę zrobić dasza? Trochę bez sensu. Dobra, weźmy tak. Dobra. I nie mamy zbyt daleko. Mam wrażenie, że już jechałem tą drogą. Okej, gdzieś tutaj. Dobra, jestem. Kto tu sika? Umiejętność Mayhemu do działa. Gat wyciąga swoje zabójcze ręczne działa, w sensie pistolety, tak? Jest unieruchomiony w trakcie trwania umiejętności, ale automatycznie namierza cele. Okej. Okay. Poczekamy tylko, aż ktoś się zjawi w ogóle, nie? Bo tak... Wow, ile ich tu jest. No dobra. To odpalaj. Okej, teraz po prostu trzeba bardzo szybko klikać i pozabijamy wszystkich, tak? Dobra, no nie udało się zabić wszystkich, ale i tak było nieźle. Na pewno w chuj pomocne, że po prostu sama gra się dzieje sama. No tylko musimy klikać szybko. A, przepraszam panią.
Ojej, poziom drugi. Świetnie. Dobra, hajsik się zgadza też. Dobra, no to już. Ciekawe, czy się zbiera to w ten sposób, czy nie? A, też do samochodu zbieramy, bardzo fajnie. Cieszy mnie to. Ktoś mi się... A, Legion mi się tutaj zahaczył. Mniejsza z tym. Mr. Gat, my pattern recognition function predicts that there may be Legion presence at the next location. Yeah, I know. My human brain picked up on that too. Also, I have detected micromodulations in Chief Bot's voice. I'm sensing that he is not being entirely honest with you. You think? Yes, I do. Look, I can handle myself. I just want to finish this out so I can get back to my real job. Affirmative. Chief Bot, this better be the last one. Yes, I think we, I mean, Rookie Bot has learned just about everything we, she needs from you. Whatever, I don't give a shit. I just want you to be honest with me when this is all over. Are you questioning my integrity? Yeah, I am questioning your integrity. Nie wiem, co to jest, co ja mam z tym zrobić, bo nie mam to rozwalić po prostu. Tak, oczywiście. Dobra, aktywność ukończona, że to tak przypadkiem tutaj było. Na to wychodzi. Patrzę, czy czegoś... O właśnie, jest ich skrzynka. Nie mogę zrobić dasha, jak jestem w powietrzu gatem. Trochę smutne. Co wy tu dzieciaki robicie? Okej, na szczęście uciekają. A przeciwnicy przyszli. Kurde, cudownie się nim trzaska tych wrogów. Naprawdę ma niezły zasięg ten shotgun. Proszę bardzo, kurde, no gościa na strzał i to z takiej odległości. Najwiście. Dobra, następni poprzybywali, widzę. Z grubsza tylko namierzyć i... Kurde, sprawa załatwiona. Kurwa, trochę ich tu jest. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie tak. Tak będzie chyba lepiej. Że chyba w odległości, kto jest bliżej, kto jest dalej. Bardzo ładnie też załatwiliśmy wszystkich. O, proszę bardzo, znowu Mayhem gotowe. A już nie będziemy z tego korzystać. Sobie damy spokój. I trzeci poziom, proszę bardzo. Kurde, fajnie, że tak ciśniemy ich. Jak szaleni. Agencja wzrosła na poziom 14. To też mnie cieszy. O, kogo my tu mamy? Kurde, tarczę mu na 3 razy zdejmę. Dobra, panie, nie ma tutaj żadnego ładowania się. Okej, czwarty poziom w ogóle mu wpadł. Misja wykonana. Czyli robią armię z samego jednego gata. No dobra, niech będzie. Sporo expa dostałem. I czwarty poziom, proszę bardzo. Nowy agent, Gat, odblokowano. Bardzo mnie to cieszy, nowy gadżet. Pomaluj ich na czerwono. Swoim pistoletem maszynowym Gat zadaje średnie obrażenia wszystkim wrogom. Dobra, mniejsza z tym. Wiem, że gadżety jakieś tam dostanę. Nie jest to istotne. Kurde, ej, zajebisty jest ten Gat. Teraz pytanie, kogo wziąć do drużyny. W sumie Gata bym chciał wziąć. Yeti wydaje się być taką opcją idealną po prostu. Do każdego typu zadań, więc jego warto też mieć. No nie wiem, czy ramę trzymać, czy tego Kingpina. Dobra, słuchajcie, no mamy w sumie ile? 20 minut ledwo. Wróćmy może do Ark. Wróćmy do Ark, bo potrzebuję sobie i tak zmienić agenta i tak. No i dobra, jesteśmy znowu tutaj. Twój agent znalazł zasoby. O, świetnie, odbierzemy sobie nagrodę. Osad ciemnej materii. Super, dobra, została ostatnia miejscówka do zbadania.
Tu mamy Gata, ale... O, czekajcie, Azja Wschodnia. I jest pokazane, że ten będzie lepszy w tym regionie, ale już walić to. Wyślijmy, nie wiem, może Hollywooda w tym momencie. Szkoda, że oni nie zdobywają żadnego jakiegoś expa na tych wypadach. To by było całkiem fajne. To nie, zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze spróbować jakiegoś kolejnego agenta odblokować. Chociaż zajęło nam to niby 20 minut. Tu mamy co? Braddock, Dziula, Oni, Zadymiarz. I to w sumie chyba tyle. A reszta jest dla nich. To już mniejsza z tym. Możemy spróbować odblokować na przykład tą laskę. Niech będzie. Tylko sobie jeszcze weźmiemy... No właśnie, tylko wybierzemy, słuchajcie, teraz tak, wybierz agentów. Zmienimy sobie ramę na Gata. Chyba na razie taki skład zostawię. Zastanawiam się, żeby tego szefu nie zmienić. Zmieni agenta. Tylko na kogo? Ten szkuner mi się w ogóle nie podoba. Rama, Fortuna, może Fortuna. Przemian tarczy. No, a weźmy tą Fortunę, dawno nią nie graliśmy. W sumie na samym początku tylko. Mamy jakieś skórki do niej. Niech będzie, jakie ma czerwone oczy. Jak diobeł. Kosmiczne giwery. Niech i będą. No nawet pasuje, dobra. No to weźmy sobie taki zestawik, myślę, że damy rady. Gad jest naprawdę mocny. Jak coś, to zawsze Yeti uratuje sytuację. Więc myślę, że weźmiemy na razie taki zestaw, chociaż Ciul wie, no z Gatem widzieliście, była jakby tylko jedna misja. Zazwyczaj są dwie, że jeden to jest nasz skład, idzie coś tam zrobić, przy okazji uwalniamy jakiegoś tam agenta, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Okej, postanowiłem wam oszczędzić tych wszystkich, wiecie, jazdy samochodem i tak dalej. Tutaj sobie po prostu od razu rozpoczniemy misję. Operacja Technologia. To jest technologia, okej. Okay. Czy jednak mamy ich? Zaliczony punkt kontrolny, gdzie teraz? Would you mind taking down one of their ice barrage cannons for me? At your service. I mean, I know Hammersmith's work like the back of my own hand, and these weapons are too good for him. Something just doesn't make sense. Dobra, wszystko spoko, tylko w tym momencie wezwaliśmy samochód, a on rozpieprzył inne samochody i wjechał w nas. W sensie, to nie tak chyba powinno działać. Tu mi gdzieś pokazuje, że mam jechać. Że niby tu? Wow! Okej, dobra, walić ten samochód. Ja już tu byłem kiedyś, pamiętacie? Byłem tu ramą przecież, broniłem tego miejsca. No nie wiem, po co mi każe skanować, skoro to tutaj gdzieś mam podejść. No właśnie jest, proszę bardzo, winda. Zaraz zobaczymy, pewnie zjedziemy do jakiejś bazy czy coś. Może ta dziewczyna, ta agentka po prostu pracowała dla Młotnira. Może też tak być. Okej, coś tam napieprza w górę. A, to coś napieprza, żeby mnie zabić. No dobra. Wow. Dawaj, 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 idziemy. Siema. Zapomniałem, jak ona w ogóle działa. To zaraz jebnie. To za chwilę też. O, rzucają mi tu jakimiś granatami czy czymś. Dobra, dawaj Gata. Znaczy już nie są na strzała, dlatego że mają dużo więcej życia. Tylko ci w misji podstawowej byli tacy, takie słabiaki z nich. Ale zawsze możemy tak zrobić. Dobra, jest plusik, zajebiście, o to chodziło. Fuck, fuck, fuck. Okej, okay, działa lodowa, aktywność ukończona, czyli to było trzeba rozwalić. Okej. Okay. If I'm correct, this isn't just Legion technology after all. Okej. Okay. Czekaj, co to jest to? To jest jakaś sieć pociągu? Tak, coś tam jeździ pod spodem. Zastanawiam się, czy gdzieś tym można na przykład przejść i coś tak, coś specjalnego znaleźć. Nie wiem, dobra. Idźmy na razie. A, oczywiście, że
Nie doskoczyłem, szkoda, bo tu widzę, jest i skrzynka, i... O właśnie, dawaj skrzynkę. Tam gdzieś u góry był też kryształ tej ciemnej materii. Halo, proszę mnie nie strącać, cholipka. Tam mi każe iść. A walić to, ja chcę po ten kryształ iść. Kurwa, tu go nie ma. Będzie jeszcze wyżej. Dammit. No dobra, trudno. Wracajmy w takim razie. Chociaż nie, nie musimy. To sobie tylko spawa. Pytanie, jak wejść wyżej. To pewnie mam to znowu rozwalić. Serio? Kurwa, dobra. Walić ten kryształ, może sobie go kiedyś zbiorę. Teraz na razie... O, tam jest następny. Lera jasna, ja widzę po prostu te kryształy i chcę je zbierać. Tylko, że wiecie, to tak faktycznie jest po co je zbierać. Z tego względu, że te ulepszenia do postaci dostajemy. I agencja się dzięki temu też ulepsza. No właśnie, mamy kolejny ten. Cień ulepszenia. Tu jakiś ziomek w ogóle biega jeden z drugim. Wybuchowe chłopaki są. Dobra, o co tu chodzi? Zniszcz machinę nienawiści. Dobra, proszę bardzo. Tu jakiś gość zeskoczył w ogóle. O chuj tu chodzi. Okej, to przez to ci ludzie tak zaczynają wybuchać? Czy o co tu chodzi? Zniszcz słabe punkty. Myślę, że najpierw to trzeba będzie rozwalić. Dobra, dawaj gad. Dobra. Okej, śledztwo ukończone. No właśnie, nawet mimowolnie to... Nie, coś innego zrobiłem. Shit, tu się dzieje niedobrze. Najpierw i tak porozwalam te rzeczy. Jezu, ile ich tu jest. Dawaj, kurde. Szczylamy, nie wiem po co te gołębie. Ale też im, też są spoko. Wszystko wybucha. Piąty poziom, cudownie. Chyba jeszcze coś z góry zlatywało. No cudownie, dobra, czekajcie, jeszcze tutaj jakieś ziomki po... Bier to! Nice, mayhem naładowany. Dobra, zmienimy na Yeti, bo jednakowoż zrobiło się troszeczkę gorąco. A Yeti zawsze nam pomoże w takich sytuacjach. Yeti to jest świetna postać, naprawdę. Dobra, co ja tu mam rozwalić? Dawaj to. O, jedno się rozwaliło, drugie chyba też. Nie wiem już co bić i po czym. Okej, tu się udało ukończyć. Coś jeszcze? Chyba nie. Cudownie. Some of this technology came from Umberto Bellini's research. That will explain why I couldn't figure it out. Bellini? As in Jules' father, right? Aye, that's her father. A damn fine weapon designer, too. Nobody's seen him since Devil's Night, though Legion's certainly been looking for him. Guess now I know where she got her love of turrets from. Okej, wszystko spoko, tylko o właśnie. Czemu ja nie mogłem już tam jechać? Kurde, mogli wyznaczyć punkt, bym sobie już jechał. No, ale trudno. Tu pod prąd, tutaj dobrze, niech mogliby się zdecydować. Coś tam wybuchało, ale mniejsza z tym. No, jesteśmy. Dzień dobry. Tam mamy wejść. Skanuj w poszukiwaniu wejścia do kryjówki. No dobra. Tu mi coś pokazuje. A, fuck. Już tu mi pokazuje. No właśnie. Nie wiem, czy to jest jakiś taki odkurzacz, czy co to jest. No kurde, podejdzie tu. Welcome back, trooper.
nie wiem, gdzie się otworzyło. Tam, dobra. W trawniku. Niech będzie. Interakcja, dawaj. No i teraz będziemy musieli to wszystko jeszcze przejść, zanim ją odblokujemy. Masakryzacja. Jakieś kropki mi się dwie pojawiły. Czy jest kółeczko z dwoma kropkami, ciekawe. No i znowu weszliśmy do bazy i znowu zaczyna się coś pieprzyć z klatkami. Poczekajmy chwilę. No dobra, uspokoiło się, ciśniemy dalej w takim razie. To mamy ogarnięte, idziemy dalej. Do you really think Legion would trust me to keep any important information stored here? Keep dreaming. Diebil. O, skrzyneczka. No właśnie tego szukałem. Że może coś tu będzie. Musimy podszkolić trochę tą fortunę całą, bo jest mega słaba. Okej, no tak się właśnie dzieje jak... Oh shit, co tu powybuchało? Tam widzę następną skrzynkę. Dobra. To sobie weźmiemy. Wiecie, zawsze coś tu jest, no jakiś tam gadżet. A zawsze te surowce. Tak się zastanawiałem, czemu cały czas coś koło mnie lata? Przecież to jest ten mój bot, który robi... Tam jakieś inne rzeczy. Okej, to jest pułapka. Tutaj coś mamy. No nie, to też jest pułapka. Zhakujemy to, czy nie zhakujemy? Aha, od drugiej strony trzeba podejść. No trudno. Daliśmy sobie gata w takim razie. Tak, wiem, on ma mayhem jakby, co? Też od drugiej strony. O chuj tu chodzi. Czemu oni przez to przechodzą? Jezus, wszystkich uśmierciło. Punkt ulepszeń, dobra, nieważne. Spróbujmy po prostu przejść, o właśnie. W ten sposób sobie zhakujemy. Au, to jest złe coś. To musimy to rozwalić. Ładuje i napieprza energią. Okej. Okej, to jedno rozwaliliśmy. Drugie gdzieś tam stoi teraz, tak? Wieżyczka cholerna. Okej, idealnie. Idealnie wyszło. Gdzie w ogóle mam iść teraz, bo nie mam pojęcia nawet. O, gadżet dla gata zdobyłem, też fajnie, ale dalej nie wiem, gdzie iść. Dobra, tam coś jest u góry. Spróbujemy się tam dostać. Okej, to było proste. Dobra, te niech się ostudzą czy coś. Nie wiem, co tam... Aha, nie, po prostu ona przeładowuje je i wtedy jest wszystko okej. Brawo, kurwa, gościu, sam się wysać. Dawaj, gata. Fajnie, że to zebrałem, nie wiem tylko po co, bo w sumie miałem poładowane wszystko. No właśnie, oni nie mają poładowane, nie? A trzeba było zmienić agenta przed zebraniem, ale nieważne. Dobra, jakiś tam granat gdzieś poszedł. Dobra, znalazłem granat. Trudno. Dobra, jeszcze ten. No i szósty poziom. Strasznie szybko teraz lecą te poziomy. To w sumie miłe. Teraz mam gdzieś wyjść na dole, tak? No to ciśniem. Bob, you left your lights on.
again. Okej, bo zostali włączone światła. To jest naprawdę okropne, ale totalnie chuj mnie to obchodzi. Ale widzę, że jestem znowu w podobnym miejscu co kiedyś. Tam jest skrzynka jakaś. Kiedyś coś tu płonęło. Cholera jest za drzwiami. O, dobra, można wejść. Myślałem, że nie. I znowu... O, skórka dla jakiegoś z pojazdu i kolejny gadżet dla gata. To bardzo miło. W sumie większość rzeczy, które znajdujemy, jest wszystko dla Hollywooda. Teraz wszystko dla gata. No już dlatego, że nic nie ma. Dobra. Ten załatwiony i teraz... Gdzieś mi rzucili granat, nie wiem gdzie. Aha, dobra, już wiem jak tam wejść. No, te bazy są podobne albo wręcz identyczne. Tylko gdzie ja miałem iść? To jest też dobre pytanie. Tam do góry. Siódmy poziom? A nie, to siódmy jej poziom. Dobra, bo to zapomniałem. Ona też ma niski poziom i wskakują jak szalone. Tutaj coś jest, dobra. Gdzie dalej? Gdzieś w tą stronę. Nie rozumiem, dlaczego on nie ma możliwości z, wiecie, daszowania będąc w powietrzu. No ale to chyba chodzi o to, żeby każdy agent był troszeczkę inny. A nie mieć takiego jednego idealnego agenta, którym się cały czas będzie grało. Dobra, wychodzi na to, że w sumie koniec. Że w sumie nam się udało. Tylko pytanie teraz, co zrobić, bo... Mam już 36 minut. Może drugą część tego questa zostawimy sobie po prostu na następny odcinek i w następnym odcinku znowu odblokujemy jakiegoś agenta? Tak można by zrobić. No właśnie. Julia, Boże, przez G. Jak imię dla chorej córki. Okej, okay, Yeti praktycznie nie został wykorzystany, a i tak dostał w chuj expa. Bardzo mnie to cieszy. Nowy gadżet. Kolejny, o, dla niego gadżet i dla niego gadżet. Jej, wszyscy dostali gadżety. Looks like I was right. I knew Hammersmith wasn't that good. Mm-hmm. I'll have Gremlin confirm these findings and then break the news to Jewel. Thanks for your help, agents. Dobra. W każdym razie teraz możemy odblokować tą Julię, tylko że musimy tak czy srak, to jest tak jakby jesteśmy cały czas w ciągu jednej misji. I musimy po prostu... Tu widzę jakaś dla Yetiego jakaś misja tu jest. Musimy to kontynuować, żeby w ogóle ją odblokować, a jak nie, to wszystko, co robiłem przez ostatnie 15 minut pójdzie się po prostu srać. No, więc myślę, że najlepiej jakby zakończymy w tym momencie odcinek i dokończymy sobie tą misję w następnym i przy okazji zrobimy też jeszcze jedną misję dla następnego agenta, więc odblokujemy sobie od razu dwie postacie w przyszłym odcinku. Także w tym to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia, a i tam pamiętajcie, żeby komentować, pisać, cokolwiek. Trzymajcie się, hej!